Siema widzowie, dzisiaj gram sobie w Minecraft Survival. Dam harda. Oczywiście bez cheatów. Nie wiem, świat sobie nazwy na razie. Nie wiem. Nie wiem, będzie JD. Napiszcie jakąś nazwę w komentarze, jakąś dobrą nazwę wybiorę. Ktoś zaproponuje. Dam tutaj eksperymenty. Rzeczy. To wszystko jest co trzeba. Bo świat zobaczymy co siądzie. Macie już jakiś świetny seed. W ogóle nie jestem w to takim gównem, więc zobaczymy jak będzie mi szło. Obstawiam, że pierwszy film to musi być pierwsza śmierć. Pierwszy film bez śmierci. No to co nie? Co to nie? Dobra, czas zebrać drewienko. Mam nadzieję, że przestanie lagować. Jak świat się już trochę wczyta. Ach, to pierwsze drewno na świecie. Jest takie uczucie fajne. Jak się nowy świat jakiś gra. To pierwsze drewienko, pierwsze patyki. I tp. Bierz się, nie zamierzam bierzeć. Wejdę tam. Zaskoczę. Nie uda się. Niestety. Nie ma tak łatwo. Tak łatwo to nie ma. A mamy Stone Age gotowo. A coś tam zebrałem. Zabiłbym te konie, ale jest jakieś dodatkowe mięso do konia. Byle mięso do zwierząt więcej niż tylko te podstawowe. No to bez sensu, tylko nie daje mięsa, co to ma być. Konina by się przydała. A nie, że tak mało mięsa jest. Więc spotykasz się konia, no i co jest? Tylko na skórę. Czemu to nie jest kryt? Fajny spawn na świecie. Taki. Okej, jak najbardziej. Kiedyś powstanie to może jakaś farma. Czegoś. Dobra, co jest nie tak? Kondycja jest normalny. Nie ma jakiegoś potężnego. O, myślę, że to wpadnę. A czas eksplorować tutaj tą wysepkę. Zobaczmy, coś znajdę. Na razie nic tu nie ma. O, Bessa jest. Co fajnie było, zawsze można zdobyć coś z tych kopalni. Tylko, że jak to jest jakaś mini i pustynia, to mi się podoba. Takie seedy to ja lubię. To jest ta messa taka, nie wiem, bo zazwyczaj te kopalnie są bardziej na tej piaszczystej takiej. Nie wiem, czy na tej terakotowej coś może być. Trzeba się dowiedzieć. Tyki można zebrać. Ale to jest piaszczysta mesa. Jakaś polana jeszcze.
A Sil zapowiada się fajnie. Sobie Squid płynie. No i jest. Aha, myślałem, że tak fajnie będzie. Złoto już odkryte, co za prestiż. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji. Filmy będę starał się rzucać jak najczęściej. Czemu to jest jak płynę szybciej, a wcześniej wolniej płynąłem? Pojebany. Pojebany. Wiedziałem, że tych FPS-ów jest niby 100, a gra chodzi jakby było 15. O, a tu mam jakiegoś cave fajnego. Tego szkieleta to sobie ominiemy. No, a to jakaś woda. Może to mięso przepalę, to będzie więcej dawało. A, ja mam łopatę. Trochę węgla. To na pewno przyda. Najpierw ważna rzecz. A, tu coś mamy ciekawego? Było nic ciekawego. I żelazo, czy co? Prawda, nie ma nic. Będę tam wchodzimy gdzie głęboko, jeszcze na razie świat sobie poeksploruje jego zewnętrzną warstwę. Przepalę to. Tam crafting. Piecyk. A to może pójdzie przepalanie. Czy miał polecenie na zwęglę? Tym stickiem to wyjąłem, dobra, nieważne. Lecimy do przodu. Znaleźć coś. Jakaś wioska by się przydała. Jakiś mineshaft by się przydał. Co by się przydało? Jakby stronghold dali, to też się nie obrażę. Wioskę. Dobra, ja zdechnę od wysokości w tej grze. To jest. Nie wiem. Movement G. Dobra. Fajnie, fajnie, fajnie. A, doskoczę. No, nazwijmy, że doskoczyłem. Zobaczmy, co my tu mamy. Chlebek. Szmaragdy. Najgorsze jedzenie na początek. Wielbłądzik. Błąda jeszcze nie widziałem w tej grze. Gram pierwszy raz z nowymi rzeczami 1.20. No fajnie, fajnie. Czy go jakoś oswoić? Ale fajny. Fajny, fajny. A to jeszcze była jakaś pszenica?
A nawet jak nie był przy nic, trzeba golema zabić. Obywatelski obowiązek. Są tu jakieś bloki? No, mam coś. No chodź do mnie, grubasie. Co jest z nim nie tak? Chodź tu, chudziu krzywo. O, idzie. Łatwo zgolę. Bez oporu. Bez oporu. Śniaki tu się pchają. Piękna pozniczka gra. Czas eksplorować dalej. Wspaniałą pustynię. Bloki błota. Oho. Co cząsteczki leciały. A taki mini te bagno. Mini, mini. Błocko. Żelazo padło. Aha, żelazo padło aż 3 sztuki. Cóż za dobrobyt. Pillager Outpost. Wypiszę kordy. Może się przydadzą. Duże te bagna są. Nie. Nawet. Kulka to co portal? Nie no, nie mam nawet winta. No i on będzie gonił jakiś gruba cfel śmieć z kubysem, no. Dobra, wyjebane w niego. DPS jest nagle 30. O co jest z tą grą? Nie powinno tak wyglądać. Na kolejny film spróbuję jakoś inaczej odpalić świat. Albo jakiś lunar, albo jakiś coś. Tylko jednocześnie chciałem mieć rzeczy z 1.20. To może być ciężkie do wykonania. Aczkolwiek. Nie wiem, czy niewykonalne. Czy jednak wykonalne. Studnia. Najbardziej już ze struktura w grze. Przecież jakby oni tam wprowadzili, nie wiem. Skrzynkę z jednym kuźwa szmaragdem. Nawet jakby na to miała być szansa 1 na milion. To nie wiem. Już coś ciekawego by w tym było. W ogóle żadnej piramidki nie było. Jeszcze. O, wioska numer 2. Czy to jest ciekawsze miejsce do zamieszkania? Pustynia. A z tego żelaza chyba będzie kilof, żeby wykopać bloczki. Gdzie jest skrzynka? Tu jest skrzynka. Co my tu mamy? No, jakiś syf na zasadniczo, ale można wziąć.
Config, z tego też się zrobi sztabki. Dwa bloczki złota. A co my tu mamy? Ta wioska też taka bidna. Bidna, bidna. Miałem zajebać uprawy wszystkie. No i raz. Jazda, skurwa. Pszeniczkę. Pszeniczki więcej. Takie rzeczy się przydadzą na pewno. Czy ja wyda się los w tej wiosce? Chyba nie, zajebię te krówki. Czy jeszcze w jakiejś kolejnej się osiedla? Jakie są kordy? Minus 1000 na minus 1000. To nie jest jakoś daleko od spawnu. Jeszcze się znajdzie jakieś miejsce. Także... do przodu, przed siebie. Lecimy w dal. Znaleźć coś ciekawego. Mięsko. Jeszcze bambusowy biom. Wszystkie ciepłe biomy zaraz znajdę. Właśnie mushroom tam. Biom z grzyb... kurwa. Biom z grzybami jest ciepły czy zimny? Zastanawiam. Bo jest klasyfikacja biomy zimna i ciepłe tam umiarkowane chyba. Ale jaki? Co ma przypisane? Grzybowe, o to jest ciekawe. Między bambusami przemknąć. Pole z tą rzeczką, tylko trzeba skraftować łódkę. Tam ekipunek zawalony. Później się to poczyści. Zobaczymy sobie po drugiej stronie tutaj. I górki, może coś ciekawego? Lub też wręcz przeciwnie. Mamy ocean. Ocean. Tak zwany. Nie wsiadę, no osiadaj. Próbuję poszukać czegoś tutaj. Wyszka, ile krówek? Będzie jedzonko. Się chodzić. O, da się chodzić. Dobra. Wierzę, że tu jest coś ciekawego. Na tu, w tą stronę. W tą stronę będzie coś ciekawego. O, kolejny ciepły biom dla odmiany. Tym razem akacjowy. Nie powtarzają się. Dobra. W tym cave jest coś fajnego? Jest. Creeper. Dwa szkielet. Paj, movement kobry, movement. Kurwa. Że jednak nie, mam movement kobry. Też gini, no jak on mnie podpala, no.
Podoba mi się to. Movement kobry. Podejście do tego gracza. Gin, serca. A wyjebane, lecę na tego gwas. Albo ich tu jest dwóch. Kurw. Eby jestem na hita, czy mi się wydaje? Wcześniej mi zadał dwa serca, to bym zdech, czy po kolejnych dwóch serduszka otrzymamy. A wykopię to szybko. No, a podnie. Aha, bo ja tego nie podniosę. Tak. Trzeba coś wywalić. Staje w dupę. O, to się naklepać nawzajem. No i tak to się robi, jest. No ale mi, że mnie napierdala jakiś skurwys. O, to sami się napierdala. No i to jest. To mi się podoba. No dobra, nic. Muszę to pochodzić. Jeszcze trochę pochodzę i będę kończył film. Kolejne, mam nadzieję, spróbuję znaleźć jakieś dobre miejsce na bazę. Będzie można się tam osiedlić. No i oczywiście, jak jest szansa, kurwa, 20 chyba procent na to, że to było zaftuje, no to oczywiście, że nie zaftuje, bo no wiadomo. No sawannie to już musi być coś ciekawego. To nie ma opcji, że będzie jakiś kurwa. To muszą być dobre rzeczy. To jest gwarant. Na fajne góry są. Gdzie można tych szukać. Jak to się nazywa? Tych pradawnych, tych miast z Wardenem. Tegoś takiego fajnego. Na razie widziałem tą strukturę chyba raz. Bo na jednym moim świecie szukałem. Was 2 godziny nie znalazłem nigdzie tego. To jest kabaret. No i siekiera siadła. Dobra, siekiera siadła, idzie noc. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zakończyć film. Kolejny zaczynamy od kraftowania siekiery. To ja byłem Buki, siema i do zobaczenia w kolejnym filmie. Halo.